No i zaczynamy chyba drugą część, to odpoczęliśmy trochę, tam przemówienia cały czas są, trwają, natomiast przyniosłem się na drugą stronę, tam gdzie nasi kamraci i zobaczymy tutaj, tam przemawiają, tutaj kamraci stoją, o widzę, że tam dużo osób tutaj się przyniosło też. Spokojnie, tylko że ulica rozgrzebana, strasznie ta siatrzaka, siatrzaka jest rozgrzebana, już trzeba chodzić dookoła cały czas i ten. Puścimy. Cieszę się tutaj. Idziemy na razie z tyłu tak pod słońce, ale zaraz. Cieszę, witaj, cieszę. No, tutaj. Polacy, zobaczcie na taką sytuację. Niebo błękitne nad nami, słońce w zenicie, piękna złota polska jesień, a za bramą tego budynku, za bramą tej instytucji kilkuset ludzi, bo chyba tyle ich tam jest, kilkuset ludzi będzie decydowało o przyszłości milionów. Zarząd, które nazwiska jeszcze raz odczytamy, żeby ci ludzie nie myśleli, że odejdą w mroku zapomnienia. My po przejęciu władzy sięgniemy po te wszystkie zarządy, sięgniemy po tych wszystkich prezesów, rozliczymy ich z każdego głosu, rozliczymy ich z każdego głosowania przeciwko polskiemu interesowi narodowemu. Zamkniemy ich do więzienia zgodnie z prawem, które sami stworzymy po przejęciu władzy. Oni już łamią prawo, bo to nie jest tak, że prawo im pozwala na fuzję z Orlenem. To jest zimne prawo. Rzymianie mówili dura lex sed lex, ale jest jeszcze życie. Jesteśmy jeszcze my, jest nasza przyszłość, przyszłość naszych dzieci też jest. I oni myślą, że się prześlizgną w niebyt. Tych kilkaset osób tam na tej sali myśli, że wyczerpie dla siebie to, co dla nich najlepsze, nie oglądając się na resztę. Majątek PGNiG-e tworzył naród od 1945 roku. To była ta sytuacja, kiedy byliśmy biedni, kiedy byliśmy niezamożni, marzyliśmy o konsumpcji, marzyliśmy o wycieczkach, marzyliśmy o dobrobycie. Dzisiaj, w ten piękny październikowy dzień, kończy się posiadanie przez nas tego, co dostaliśmy od opatrzności. Tych kilkaset osób bez jednego wystrzału rujnuje nasze życie. Rujnuje nasze życie. Dlaczego się na to godzimy? Dlatego, że to nie boli teraz. To zaboli za chwilę. Tak jak kamratka z Annopola, która pokazała mi rachunek na gaz z 6000 złotych miesięcznie na 26000 złotych miesięcznie. A czym się zajmuje kamratka? Ma piekarnię, wypieka chleb. Więc te kilkaset osób, które tam jest, albo okryje się hańbą i będzie musiało z tą hańbą żyć, i my ich wszystkich znajdziemy i oznaczymy. Zamkniemy ich w więzieniach, jeśli dzisiaj zdradzą polski interes narodowy. Oni jeszcze dzisiaj wyjdą wolni, wrócą do swoich domów,
wrócą do swoich żon, kochanek, dzieci, wrócą do swojego luksusu i będą myśleli, że nic się nie stało. Ale dzieje się. Rewolucja narodowa toczy się w naszych umysłach. To jest świadomość. My po przejęciu władzy nie zawahamy się znacjonalizować to, co do nas należało, a co zostało nam odebrane. Bez wahania. I nie jest to żadna bolszewia, nie jest to żaden komunizm. Jest to nacjonalizm. Bez narodu nie ma państwa. Bez narodu nie ma państwa. Ale państwo jest dyskusyjnie nasze, bo oto na budynku Senatu wisi największa w Unii Europejskiej flaga neobanderowskiej Ukrainy. Kto ją tam powiesił? Nie ma winnych. Sama się powiesiła. Kto odda złoża narodu polskiego? Gaz, węgiel, miedź, pierwiastki rzadkie, siarkę, wodę. Kto odda? Odda konkretni ludzie z nazwiska i z imienia. Tam w środku jest kamrad Paweł z muru Poznań. Złożył wniosek o rozwiązanie tego zebrania, gdyż jest nielegalne, ponieważ właściciele akcji PGNiG nie zostali wpuszczeni do środka. Paweł jest w środku, reprezentuje nas tutaj, którzy jesteśmy na ulicy, uliczników, i reprezentuje wszystkich nas, którzy jesteśmy przed komputerami, przed ekranami. Trzymamy za niego kciuki. Paweł to twardy kamrad, bezwzględny, nie wystraszy się żadnej pani prezes dwojga nazwisk, nie wystraszy się funkcjonariusza. Pani prezes była prezesem w Orlenie. Czujecie tę subtelną grę? Ona była w Orlenie prezesem, przeszła do PGNiG, żeby wiedzieć, co brać, żeby wiedzieć, co odrzucić. Jaki ochłap, który wymaga nakładu i wkładu finansowego, oddać państwu polskiemu, żeby rząd polski naszym kosztem przywrócił to do stanu błysku i żeby w takim stanie błysku zostało ponownie oddane zachodniej korporacji. Przeczytamy znowu te nazwiska tych ludzi, żeby wiedzieli, że my o nich wiemy. W internecie mamy ich zdjęcia, w internecie mamy ich życiorysy. Internet to piękna broń, którą dały nam dobre duchy, żebyśmy się bronili. I teraz, Piotrek, do ciebie. Jesteśmy obrońcami. Jesteśmy obrońcami. Obrońcy są nieśmiertelni. Dopóki będą o nas pamiętać, to może na wydziałach politologicznych w wolnej Polsce polscy nacjonaliści będą się uczyć, że dnia 10 października 2022 roku garstka zdesperowanych ludzi z Polski, zrzeszonych w organizacje narodowe, stowarzyszenia, rodacy kamraci, Stronnictwo Narodowe, Zjednoczeni Ponad Podziałami, Konfederacja Korony Polskiej, rodacy kamraci, przyszła i nie pozwoliła w komforcie, w luksusie, w darmowej kawie, w cieple, w uśmiechach, w pięknych kreacjach, w drugich butach, w białych rękawiczkach zostawić naród polski z gołą dupą pod mroźny wiatr. Oto nazwiska ludzi, którym się wydaje, że są nieśmiertelni. Oto nazwiska ludzi, którzy się nie przejmują naszą biedą, naszymi chorobami. Oto nazwiska może zdrajców. Może zdrajców. Czytaj. Prezes PGNiG i
Iwona Waksmuńska-Olejniczak. Hańba! Przewodniczący Rady Nadzorczej Bartłomiej Nowak. Hańba! Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Cezary Falkiewicz. Hańba! Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Gabzdyl. Hańba! Członek Rady Nadzorczej Roman Gabrowski. Hańba! Członek Rady Nadzorczej Mariusz Gierczak. Hańba! Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Kawecki. Hańba! Członek Rady Nadzorczej Piotr Sprzączak. Hańba! Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Chorek. Hańba! Walczymy o swoją przyszłość. Walczymy o prawo narodu polskiego do tego, co polskie. Do polskiej ziemi, do złóż danych nam od Boga, do węgla, którego mamy pod dostatkiem, do gazu, którego ogromne połocia mamy pod złożach naturalnych, do wody pitnej. Żądamy, aby wszystkie te złoża naturalne, litosfera i woda, były wpisane do Konstytucji Polskiej jako własność narodu polskiego. Polaków, o polski interes narodowy, o to, żeby Polak w Polsce był gospodarzem na własnej ziemi, aby ludzie przychodzący na emeryturę nie dostawali darmowych ochłapów, a godne wynagrodzenie za ich pracę, która nie tylko i wyłącznie została odłożona w czasie, bo emerytura jest to forma umowy, że pieniądze, które wypracowałeś w czasie pracy, pieniądze, które wypracowałeś ciężko pracując, wrócą do ciebie, kiedy będziesz na emeryturze. Mają być to pieniądze godne. Bierzmy przykład z krajów, które mają bogate złoża naturalne i potrafią odkładać je dla dobra narodu swojego. Tak ma być w Polsce. Ja chcę Polski silnej, dumnej, bogatej, gdzie rodzice mają czas dla swoich dzieci, a Polak jest gospodarzem na własnej polskiej ziemi. Płaci niskie podatki, a korporacje nie wyprowadzają zysków poza granice Polski. Jeśli mają tu świetne warunki do rozwoju, niech płacą, niech zyski zostają w Polsce, bo to jest nasz polski interes narodowy. Polski interes narodowy. Mamy go mieć w sercu i na ustach, na piersi i w pięści, która zwinięta w kółak będzie narzędziem walki o polski interes narodowy. Śmierć wrogom Polski! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom Polaków! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Czołem wielkiej, narodowej, dumnej, bogatej Polsce! Czołem! Polska wolna od bandery!
wolna od bandery! Polska wolna od bandery! Polska wolna od bandery! Polska wolna od bandery! Polska wolna od bandery! Biało-czerwony! Obojmy niezwyciężony! Zapytała mnie pani prokurator, jak ona ma rozumieć hasło śmierć wrogom ojczyzny. Popatrzyłem na panią prokurator, stwierdziłem, że piękna kobieta, karmin na ustach, karmin pod szyją w formie żabotu, a zadaje pytania, jakby nie Polką była. Powiedziałem jej w polskim języku, bo rozmawialiśmy w języku polskim, uważam to za cud. Powiedziałem jej, że wrogami mojej ojczyzny są wszyscy ci, którzy nie życzą nam dobrze, którzy chcą pasożytować na naszym ciele, którzy chcą z nas zrobić niewolników, a nawet chcą nas zabić. Pani prokurator popatrzyła na mnie i zapytała, czyli kto? Powiedziałem, szanowna pani, czy pani żyje w tej samej rzeczywistości, co ja? Czy pani żyje w jakimś luksusowym getcie, gdzie nie płaci pani za prąd, za światło, dostaje pani darmową benzynę do swojego luksusowego samochodu? Pani dzieci uczą się za darmo w luksusowych szkołach za granicą? Czy pani razem ze mną w tej rzeczywistości po wyjściu z budynku prokuratury przypomina normalną kobietę, normalną fakt, elegancką i ładną Polkę? Naprawdę muszę pani tłumaczyć, kto jest wrogiem ojczyzny? Tak, odpowiedziała pani prokurator. Więc spiąłem wszystkie swoje resztki inteligencji w mózgu, spoglądnąłem w przeszłość i powiedziałem, pani prokurator, wrogiem ojczyzny są wszyscy ci, którzy zabijali mój naród, bo ja jestem Polakiem. To są wrogowie. Kończyła pani prawo, zna pani historię. 1 września 1939 roku wróg był jasny i przejrzysty i określony. 17 września również. W 1943 roku sojusznicy okazali się wrogami gorszymi od wrogów, ponieważ pozwoliliśmy im zajść nas od tyłu, zajść nas w czasie snu. W 1943 roku Anglia i Francja i Wielka Brytania oddały nas w niewolę, w pacht, jak jałowice na sznurku, już w styczniu 1943 roku pozamiatane po Polsce było. I tylko żal tych kilkuset tysięcy trupów, które do tego 1945 roku musiały jeszcze być złożone w ofierze wojny. W 1945 roku po Jałcie stał się cud. Nie zostaliśmy skazani na coś, co można by historycznie przyrównać do księstwa warszawskiego. My pokonani, pobici na wszystkich frontach. Pokonani i pobici na wszystkich frontach, chociaż nie na wszystkich bitwach. Żebyście zrozumieli, co mówię. Bitwy Polacy wygrywali, wojny przegrywali. Dostaliśmy państwo, które było w sojuszu z wielkim mocarstwem, nam nieprzyjaznym, ale układ geopolityczny przysłużył się naszej demografii. Jak powiedział Dmowski, obowiązkiem narodowca polskiego jest wykorzystać niesprzyjające warunki i przekuć je na pozytyw.
tak też moi dziadowie, a wasi pradziadowie, moi ojcowie, a wasi dziadowie, wysiłkiem, wyrzeczeniem stworzyli państwo, najlepsze państwo w historii Polski, najlepsze, narodowe, jak to mówią redaktorzy z Gówna Wyborczego, czyli z Gazety Wyborczej, homogeniczne, czyli czyste narodowo. Jak oni nienawidzą tego zwrotu. Jak oni się nie mogą zgodzić, żeby Polacy u siebie robili co chcieli, wierzyli w co chcą, kształcili dzieci jak chcą. Jak oni kombinują, jak oni patologizują naszą przestrzeń życiową przez różne wymysły chore, sodomistyczne. I dzisiaj, w ten piękny, słoneczny dzień, nie zdarzy się nic. Wisła będzie płynąć do Gdańska, jak płynęła. Woda się będzie z kranu lała, jak się leje. Dzieci wrócą ze szkoły do domów, a tymczasem rak, nowotwór złośliwy, wróg będzie toczył nasze życie. Będziemy coraz mniej mogli, na coraz mniej nas będzie stać. Będziemy patrzeć, że jesteśmy słabi. Dlatego tu dzisiaj, razem z wami, panowie policjanci, razem z wami stoimy. I tak samo jak i nas, to i was, ludzie z zarządu PGNiG-e boją się porówno. Ja, stary Zomowiec, mam kolegów policjantów, nawet inspektorów. Oni prywatnie potrafią charknąć odpowiednio. Wiedzą, gdzie kaczka ma dziób. Wiedzą dokładnie. Przyjdzie moment, że obrócą się policjanci twarzą w waszym kierunku i chwycą za broń w obronie swojej, czyli naszej, bo razem tworzymy polski naród. Doprowadzicie do tego. Jesteśmy tu po to, żeby was przestrzec. Nie umkniecie surowej sprawiedliwości narodu polskiego. Nie prześlizgniecie się ze swoimi majątkami w Karaiby, w Malediwy, w osiedla kuwejckie, bo wiemy, że i tam nabywacie nieruchomości. Tak? Wiemy o tym, ponieważ karstka elita wykonująca posłusznie polecenia czyjeś, zostanie nagrodzona. Otóż chciałem zwrócić wam uwagę, że w Polsce są tylko dwa samoloty, którymi będą wyrywać zdrajcy. Dwa. Nie załapiecie się na nie. Nie przekroczycie granicy polskiej, bo na granicy polskiej będą stali rodacy kamraci w mundurach Straży Granicznej. Wyłapiemy was jak pszczoły do ostatniego. Nie liczcie na nasze miłosierdzie, bo go nie mamy. Dziś, 10 października, dajemy wam szansę. Nie waszcie się. Teraz macie szansę przejść do historii jako ludzie prawi. Jeśli zagłosujecie za oddaniem tej firmy obcym, przechodzicie do historii jako zdrajcy i zgnijecie tam, gdzie gniją zdrajcy. Nie pokryje was niepamięć. Wasze nazwiska, jak nazwiska wszystkich zdrajców, będą w podręcznikach historii i będą przekazywane następnym pokoleniom. Jeszcze dzisiaj kilka razy odczytujemy te nazwiska. Nie waszcie się, ludzie! Mówię do was językiem prostym.
Nie waszcie się! Marcin, czytaj. Ale zanim przeczytam, kochani, jeśli ktoś stoi tutaj przypadkowo, szedł, zobaczył, słyszy i zastanawia się, o czym oni gadają, dlaczego nie ma nic o tym w mediach, no to popatrzcie, czy są tutaj media, które powinny się nazywać polskie. Nie ma. Czy jest to telewizja polska z nazwy? Nie ma. Gdzie oni są? To jest najlepszy dowód na to, że to nie jest telewizja polska, że to nie jest instytucja działająca w imieniu narodu polskiego. To jest najlepszy dowód na to, że dzieje się tutaj coś złego. Bo gdyby działo się coś dobrego, to przecież jak w tej piosence. Ludzie, coście tacy smutni! Przecież jedziemy do pracy! Przecież jakby się działo coś złego, to by o tym nasze polskie radio i telewizja dawno już mówili. A oni mówią tylko o tym, co według nich jest dobre. Dlaczego nie ma ani słowa o tym, co tu się dzieje? Bo dzieje się narodowy przekręt! Dzieje się przekręt na dziejach, na narodzie polskim! Dzieje się zbrodnia, która będzie ścigana przez prokuratorów! Ludzie, którzy decydują o tym, co będzie się dzisiaj działo, to Rada Nadzorcza, PGNiG, ci, którzy mają głos i prezesi, przewodniczący Rady Nadzorczej, Bartłomiej Nowak! Nie ma się! Wiceprzewodniczący Cezary Falkiewicz! Nie ma się! Tomasz Gapfel! Niektórzy krzyczą, nie bać go! Roman Gabrowski, członek Rady! Nie bać go! Mariusz Gierczak! Nie bać go! Mieczysław Kawecki! Nie bać go! Piotr Sprzączak! Nie bać go! Grzegorz Chorek! Nie bać go! I pani prezes PGNiG, dwojga nazwisk, Iwona Wacmuca Olejniczak! Kamraci, stoimy tutaj, czekamy na wieści, ale nie marnujmy czasu. Poproszę szanownego ojca dyrektora, żeby przeczytał z internetu. Internet to jest miejsce, w którym możemy się jeszcze bronić. Ja wiem, on jest pełen łajna, ale w tym łajnie jesteśmy też my. My się łajna nie brzydzimy, my w tym łajnie brodzimy, my się z tego łajna obmyjemy. Życiorys pani prezes PGNiG. Słuchajcie. Stanowisko prezesa PGNiG przejmuje po Pawle Majewskim dotychczasowa prezes Energii Iwona Wacmuńska-Olejniczak. Nowa prezes została powołana na to stanowisko z dniem 9 kwietnia 2022 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kierunku zarządzania i marketing oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada jakże ważny koszerowany dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe Project Management w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Nowa prezes
pełniła funkcję prezesa energii. Proszę, jak blisko spada jabłko od jabłoni, jak owoce blisko siebie leżą. Wcześniej zajmowała stanowisko dyrektor Biura Relacji Inwestorskich PKN Orlen. Jeszcze raz, temat jest fuzji Orlenu i PGNiG-e. Aktualna prezes PGNiG-e zajmowała stanowisko dyrektor Biura Relacji Inwestorskich PKN Orlen, a także dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Banku Ochrony Środowiska. Więc nie dziwcie się, że Orlen weźmie kredyt z Banku Ochrony Środowiska i za zgodą prezes i Rady Nadzorczej kupi PGNiG. Co za dziwny przypadek, co za koincydencja. To wszystko przy okazji pani prezes, która była także, jak wspomnieliśmy, dyrektorem Biura Relacji Inwestorskich PKN Orlen oraz dyrektorem Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Banku Ochrony Środowiska. Spuentuję to dwoma słowami. Szalony przypadek! Jako kanalia polityczna, bo jestem kanalią polityczną, bardziej interesuje mnie życiorys tej pani. Kto ją powołał do życia? Jak nazywał się jej tatę? Jak nazywała się jej mamę? Jak nazywają się jej najbliżsi? Jakoś nie mogę uwierzyć w cuda, że zwykła studentka, nawet wzorowa, bez tak zwanego pochodzenia, mogła piastować jednocześnie dwa bardzo ważne etaty. Dlaczego? Dlaczego te etaty nie były przydzielone dwóm różnym innym ludziom? Bo może trudniej by było nimi manipulować. To są tak zwane mroki, mroki dworu. To pod dywanem dzieją się te przekręty, o których dowiadujemy się pośrednio wtedy, kiedy brakuje nam pieniędzy przed pierwszym. To są te układy interpersonalne, o których się nigdy w szczegółach nie dowiemy, ale które będziemy odczuwali, podjeżdżając na stację Orlenu i tankując samochód. Oto życiorys pani prezes. A czy możemy przeczytać życiorys pana przewodniczącego Rady Nadzorczej? Bo to jest również bardzo ważny pan. Prezesem Rady Nadzorczej nie zostaje pan, który w PGNiG-e zajmował się konserwacją toalet. Na pewno nie. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Bartłomiej Nowak. Marcin, oświetl nas. Absolwent kierunku zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Master of Arts in Management and International Business Bedford University oraz Master of Research European University Institute. A my możemy jeszcze dorzucić Master of Disaster! Powiedzcie mi, dlaczego mam taki odruch, że jak słyszę nazwy tych zagranicznych uczelni, to szukam mojego rewolweru. Jeszcze nie zostałem skazany, jeszcze mam prawo do posiadania broni, bo mam takie prawo. Dlaczego jak słyszę, że ktoś studiował w NBA, a dzisiaj stoi na straży wielkiego państwowego przedsiębiorstwa, to ja nie mogę się powstrzymać i wołam, gdzie jest mój WIS? Gdzie jest mój WIS? Powiedzcie mi, dlaczego jestem tak małego ducha? Dlaczego jestem tak podłym człowiekiem? Dlaczego im nie wierzę? Dlaczego nie mogę im uwierzyć? Dlaczego? Powiem wam, bo zostałem w swoim życiu tak dużo razy oszukany i zdradzony,
że patrzę w lustro i mówię: zdechniesz, idioto, bo byłeś idiotą, i mówię to do siebie. Oto mamy na czele rządu państwa polskiego premiera, który skończył Wydział Historii, a potem przeszedł edukację w bankowości amerykańskiej. Jest człowiekiem, który wykona każde polecenie, ponieważ wie, co straci, jeśli go nie wykona. To przemawia? Piątego porządku obrad. Przepraszam, czy mam rozumieć? Proszę się zgłosić zawsze, dobrze? Bardzo o to proszę. Ale to jest ad vocem. Czy w związku z... Ale ad vocem również proszę, żeby się zgłosić. Dobrze, to się zgłaszam. Bardzo proszę. Dziękuję. Czy mam rozumieć w związku z tym, my mamy rozumieć, że te głosy są oddane tutaj bezpośrednio, tu, pod tym namiotem, tak? Tu i teraz z użyciem tych urządzeń do głosowania. Dziękujemy bardzo. Bardzo uprzejmie dziękuję. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie piątym porządku obrad i w tym punkcie kwestia związana z przyjęciem porządku obrad, projektem uchwały w tym zakresie. Pan stoi, ale czy Pan zgłasza wniosek? Czy Pan stoi? Ponieważ nie uzyskałem informacji, kto jest przedstawicielem Skarbu Państwa, a jest obecny na sali, to chciałbym złożyć również formalny wniosek. No, w chwili obecnej co do zniesienia terminu jest nieaktualny, ale wniosek o przedłożenie przez przedstawiciela Skarbu Państwa jako większościowego akcjonariusza propozycji przerwy i głosowanie za zarządzeniem 30-dniowej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej w Warszawie PGNiG. Zdaniem mniejszościowych akcjonariuszy oraz OPPZN jako strony społecznej przedstawiona wizja budowania silnego przedsiębiorstwa multienergetycznego, aczkolwiek słuszna, to jednak wydaje się zbyt pochopną, albowiem naszym zdaniem nie zostały przedłożone, ani też nie zostało zaprezentowane żadne inne alternatywne rozwiązanie, które jest możliwe, a które pozwoliłoby na wzmocnienie akcjonariatu Skarbu Państwa poprzez objęcie w jednym nowym podmiocie ponad 80% akcji, a w tym rolę wiodącą mogłoby odgrywać Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe z siedzibą w Warszawie. Tymczasem aktualna propozycja połączenia stanowi, że przy stworzeniu w majątku akcjonariuszy PKN Orlen kosztem akcjonariuszy PGNiG oraz możliwe generować niepotrzebne koszty postępowania. Ale mam prośbę, żeby mnie pan nie przekrzykiwał. Ja rozumiem, że pan zwraca się do Skarbu Państwa z takim apelem. Tak. Rozumiem. Przyjmuję to również do wiadomości. Natomiast przypominam, że teraz jesteśmy przy przyjęciu porządku obrad i wszystkie kwestie dotyczące połączenia, bo tu już po prostu kilka wniosków w zakresie tego zabrania głosu przy połączeniu było zredagowanych. Będzie po prostu na to czas. My po prostu jeszcze jesteśmy w momencie technicznych spraw związanych z głosowaniem. Ja rozumiem, jeszcze żadnej merytoryki nie rozpatruję. Rozumiem, przepraszam za takie wystąpienie, ale prosiłem o wskazanie mi przedstawiciela Skarbu Państwa, ponieważ nie znam go bezpośrednio. No, uzyskałem informację, że mogę zapoznać się z jego fizjonomią w komputerze. No jest to chyba trochę niepoważne, gdyż reprezentuję akurat 27. Proszę Państwa, ja w tej chwili przerywam tę dyskusję. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Głosowanie jest jawne. Proszę o wykonywanie prawa głosu. Wygląda na to, że panowie z Rady Nadzorczej są zdeczka zaskoczeni. Myśleli, że wszystko pójdzie łatwo, jak w maselnicy. Tymczasem tak, głosy się ucięły, są słabiutkie. Mowa ciała, widziałem przez moment, również ich zdradza. Nie przewidzieli trudności. Mieli obiecane, że Polaków się wciąga jedną dziurką od nosa i odbytem wypuszcza.
a tymczasem tych paru kamratów tam w środku stanowi problem. Trzymamy za nich kciuki. Tam teraz, proszę Państwa, stanie się cud. Garstka ludzi. Dawid pokona Goliata. Dawid pokona Goliata. Zapytuję, czy ktoś z Państwa chciał wykonać prawo głosu, a prawa tego nie wykonał? Ponawiam pytanie, nie było zgłoszeń. Czy ktoś z Państwa chciał wykonać prawo głosu, a prawa tego nie wykonał? Bardzo proszę. Może wolałaby Pani podejść do... Ludzie! Przedstawiciel Skarbu Państwa schował się do kibla! Siedzi w fraczu! Może być tak, że my jesteśmy lekceważeni. Przepraszam bardzo, przepraszam. Czy uniemożliwiono Pani wykonanie prawa głosu? Nie, pani... zrezygnowałam ze względu na to, że uważam, że to jest chucpa. Bardzo uprzejmie dziękuję. Jak może przedstawiciel Skarbu Państwa nie przedstawić się? Odbiorę Pani głos, bo chciałbym ogłosić wyniki głosowania. W tej chwili po zamknięciu głosowania... Babi Góra! Babi Góra! Proszę o wyniki. Zaraz będziemy procedowali dalej. Przedstawiciel Skarbu Państwa siedzi w sroczu i przez tajne połączenie telefoniczne odbiera instrukcję. Wyobrażam sobie to tak. Mówi tak. Ludzie, kto mnie tu przysłał? Kto mnie tu przysłał? Co ja mam robić? Mówią, wychodź na salę. Nie wyjdę! Nie wyjdę, bo mnie zabiją! Wychodź, bo my cię zabijemy! Tak to wygląda! Przeciw 61 233 głosy. Wstrzymało się 19 945 głosów. Wobec powyższego stwierdzam, że uchwała została powzięta. W tym miejscu przechodzę do punktu 6 porządku obrad i zanim przejdziemy do dyskusji, zanim przejdziemy do głosów, jest wiele spraw organizacyjnych, które uprzednio muszę przedstawić, co uczynię. Następnie przekażę głos panu prezesowi, który zgodnie z przepisami omówi istotne elementy planu połączenia oraz inne kwestie wymagane przepisami prawa. Wszystkie wnioski zostaną przeze mnie rozpatrzone. Zapewniam i jak Państwo widzicie, tak się zawsze dzieje. Dobrze. Proszę Państwa, stwierdzam, że spółka oraz PKN Orlen 29 lipca uzgodniły pisemnie plan połączenia. Spółka opublikowała w tym przedmiocie raport bieżący numer 42 na 2022 z dnia 29 lipca bieżącego roku. Na podstawie artykułu 501 paragraf 1 KSH zarząd spółki sporządził sprawozdanie uzasadniające połączenie tych dwóch spółek i analogiczne sprawozdanie sporządził zarząd PKN Orlen. Zostały te sprawozdania udostępnione zgodnie z właściwymi przepisami na stronach internetowych spółki oraz spółki PKN Orlen. Informuję, że na podstawie artykułu 503 paragraf 1 KSK biegły rewident w terminie określonym przez sąd sporządził na piśmie szczegółową opinię z badania planu połączenia. Ta zaś została złożona wraz z tym planem do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, 20 Wydział Gospodarczy KRS oraz zarządowi spółki i zarządowi PKN Orlen S.A. A spółka tęże opinię opublikowała na swojej stronie internetowej w właściwej zakładce. Plan połączenia oraz inne dokumenty publikowane przez spółkę stosownie z właściwymi przepisami nieprzerwanie do dnia zakończenia obrad dostępne są na jej stronie internetowej. Zgodnie z artykułem 504 paragraf 1 spółka raportem bieżącym numer 49 na 2022 z 26 sierpnia opublikowała pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z PKN Orlen. Drugie zostało opublikowane raportem bieżącym numer 52 na 2022 z dnia 12 września bieżącego roku. Zwracam uwagę, że zgodnie z artykułem 506 paragraf 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Publicznej w przedmiocie połączenia wymaga większości 2/3
głosów, chyba że statut przewiduje warunki surowsze. Statut spółki takich warunków nie przewiduje. 20 września do spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa, który zawierał propozycję zmian do pierwotnie opublikowanej uchwały, o czym spółka poinformowała raportem bieżącym numer 53 na 2022 z dnia 20 września bieżącego roku. Zmiany, które zaproponował akcjonariusz Skarb Państwa, obejmują zmianę podstawy podjęcia uchwały z paragrafu 56 ust. 5 punkt 4 i 5 statutu spółki na paragraf 56 ust. 4 punkt 1 statutu spółki oraz nowe brzmienie przedmiotowej uchwały z uwagi na konieczność modyfikacji warunku wejścia jej w życie. W pozostałym zakresie ten projekt nie uległ zmianie. Przypominam, że spółka informowała o tym, przedstawiając ten projekt raportem bieżącym numer 53 na 2022 z dnia 20 września bieżącego roku. W części, która będzie dotyczyła głosowania, uprzedzam to, żebyście Państwo ewentualnie, tak jak niektórzy, mogli skonsultować się z mocodawcami, zostanie poddany jako pierwszy, jako dalej idący projekt, który zgłosił Skarb Państwa, czyli ten zmodyfikowany projekt, który omówiłem i wskazałem, kiedy został opublikowany, tak żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie. Jeszcze raz powtarzam, pierwszym projektem, który będzie głosowany, jest projekt uwzględniający modyfikacje zgłoszone przez Skarb Państwa, o czym spółka informowała raportem bieżącym numer 53 na 2022 z dnia 20 września 2022 roku. Przekazuję głos wiceprezesowi zarządu spółki, panu Arturowi Cieślikowi, który przedstawi informacje wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych w imieniu zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przedstawię państwu istotne elementy planu połączenia opracowanego dla potrzeb połączenia PKN Orlen S.A. oraz PGNiG S.A. Sprawozdania zarządu PGNiG S.A. opracowanego dla potrzeb połączenia i opinii biegłego oraz wszystkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie połączenia. To jest w trybie artykułu 505, paragraf 4 Kodeksu spółek handlowych. Punkt pierwszy. Istotne elementy planu połączenia. Podstawy prawne planu połączenia. Plan połączenia został przygotowany na podstawie przepisów artykułu 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia został uzgodniony pisemnie dnia 29 lipca roku 2022 poprzez jego podpisanie przez zarządy łączących się spółek. Plan połączenia został udostępniony na stronie internetowej PKN Orlen oraz PGNiG w miejscu przeznaczonym na komunikację z akcjonariuszami. PKN Orlen oraz PGNiG w formie raportu bieżącego dwukrotnie zawiadomiły akcjonariuszy o zamiarze połączenia i dochowały wszystkich wymagań formalnych związanych z procedurą połączenia. Podstawa prawna i sposób połączenia. Zgodnie z planem połączenia, połączenie przeprowadzone będzie w trybie artykułu 492, paragraf 1, punkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa PGNiG na PKN Orlen przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego PKN Orlen w drodze emisji akcji połączeniowych, które PKN Orlen wyda akcjonariuszom PGNiG. Zgodnie z artykułem 506 paragraf 2 oraz paragrafem 4 Kodeksu spółek handlowych, jak również postanowieniami statutów każdej z łączących się spółek, walnym zgromadzeniem łączących się spółek zostały przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie połączenia, które w szczególności zawierają zgodę na plan połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany w statucie PKN Orlen w związku z połączeniem wyszczególnione w załączniku nr 3 do planu połączenia. Zmiany te obejmują podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania akcji akcjonariuszom PGNiG, a także zmiany mające na celu przeniesienie uprawnień szczególnych większościowego akcjonariusza PGNiG, które powinien zachować on po połączeniu zgodnie z przepisem artykułu 111 Kodeksu spółek handlowych oraz inne zmiany dostosowawcze, jak w szczególności rozszerzenie przedmiotu działalności PKN Orlen o te elementy,
które objęte są postanowieniami Statutu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i nie pokrywają się z obecnym przedmiotem działalności PKN Orlen. Warunki, od spełnienia których zależy dojście do skutku połączenia. Plan połączenia wskazywał, że połączenie zależy od spełnienia przewidzianych prawem warunków w postaci uzyskania wymaganych prawem zgód i dokonania pozostałych wymaganych prawem działań związanych z połączeniem, w tym w szczególności wydania przez Radę Ministrów zgody na połączenie wymaganej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Warunek został spełniony dnia 26 września 2022 roku oraz niewydania przez organ kontroli decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu co do następczego nabycia dominacji w PKN Orlen. No to już podjęta decyzja. Podjęta decyzja o połączeniu. Po uprzednim zawiadomieniu to teraz nie wiadomo co zrobić. Wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania uzasadnione tym, iż czynność objęta zawiadomieniem PKN Orlen nie podlega przepisom tej ustawy. Warunek został spełniony dnia 22 września 2022 roku. Jednocześnie PGNiG S.A. został poinformowany przez PKN Orlen, że PKN Orlen uzyskał potwierdzenie w postaci opinii niezależnej firmy audytorskiej, że połączenie nie będzie kwalifikowane jako tak zwane przejęcie odwrotne w rozumieniu MSSF-u trzeciego, to jest połączenie jednostek gospodarczych. Po drugie, powyższe oznacza, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017, łamane na 1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku, PKN Orlen jest uprawniony do skorzystania z wyłączenia od obowiązku sporządzenia prospektu w związku z emisją i dopuszczeniem do obrotu tak zwanych akcji połączeniowych. A więc akcje PKN Orlen wyemitowane celem przyznania akcji. Pod warunkiem sporządzenia i opublikowania tak zwanego dokumentu wyłączeniowego, o którym mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji 2021, łamane na 528 z dnia 16 grudnia 2020 roku. Dokument wyłączeniowy nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po trzecie, w związku z emisją akcji połączeniowych PKN Orlen sporządził i w dniu 26 września 2022 roku opublikował tak zwany dokument wyłączeniowy. Po czwarte, w związku z powyższym identyfikowany uprzednio wskazany w punkcie 3.4 oraz 9.1 planu połączenia warunek prawny połączenia w postaci opracowania przez PKN Orlen prospektu i złożenia przez PKN Orlen wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu oraz wydania decyzji o jego zatwierdzeniu, jak również udostępnienia prospektu osobom, do których kierowana jest oferta publiczna związana z połączeniem. Cześć, jest właśnie. Byłaś tam? Byłaś u... Tak, oddałam, To jest płatki owsiane i różne bakalie na bananie. Które nie stanowią podstawy do zmiany treści opinii o planie połączenia. Zarząd PGNiG informował o tej okoliczności akcjonariuszy o uzyskaniu połączenia opublikowanych na podstawie artykułu 504 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych. Ponadto, według informacji otrzymanych od PKN Orlen, na dzień odbycia dzisiejszego nadzwyczajnego wolnego zgromadzenia PKN Orlen jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystych nieruchomości rolnych, o których mowa w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z przepisami tej ustawy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podmiotowi temu przysługuje uprawnienie do nabycia akcji połączeniowych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKN Orlen przed dniem rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy, PKN Orlen planuje zawiadomić KOWR o możliwości realizacji uprawnienia do nabycia akcji połączeniowych, a także zamierza wystąpić do KOWR z wnioskiem o potwierdzenie, że KOWR nie zamierza wykonać przysługującego mu prawa nabycia akcji połączeniowych w
wskazując na okoliczności, dla których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie powinien wykonywać przysługującego Skarbowi Państwa nabycia akcji połączeniowej. Parytet wymiany akcji. Akcjonariuszom PGNiG w zamian za posiadane przez nich akcje PGNiG zostaną wydane w związku z połączeniem akcje połączeniowe w następujących stosunkach. 0,0925 akcje PKN Orlen za jedną akcję PGNiG. Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za jedną akcję PGNiG akcjonariusze PGNiG otrzymają 0,0925 akcji PKN Orlen akcji połączeniowych, przy czym liczba przyznanych akcji stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych. Wynikające ze stosowania parytetu wymiany akcji, akcjonariusze PGNiG otrzymają dopłaty pieniężne zgodnie z punktem 5.4 planu połączenia. Liczba akcji połączeniowych, która ma zostać wydana każdemu z akcjonariuszy PGNiG, zostanie określona poprzez pomnożenie liczby akcji PGNiG znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza PGNiG według stanu na dzień ustalony zgodnie z właściwymi postanowieniami szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, tak zwany dzień referencyjny. Przez parytet wymiany akcji za okrągleniem w dół do najbliższej liczby naturalnej, chyba że sam iloczyn jest liczbą naturalną. Emisja akcji połączeniowych PKN Orlen dla akcjonariuszy PGNiG. W związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen zostanie podwyższony z obecnej kwoty 783 050 000 do kwoty 1 451 177 535 groszy w drodze emisji 534 494 204 zwykłych na okaziciela CTF o wartości nominalnej 1,25 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 667 655 zł, które zostaną następnie przyznane akcjonariuszom PGNiG zgodnie z zapisami określonymi w punkcie 5 planu połączenia. PKN Orlen prowadzi czynności mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z akcji. Oferta akcji połączeniowych będzie stanowić ofertę publiczną. W związku z ofertą publiczną akcji połączeniowych oraz jej dopuszczenia do obrotu nie wystąpił obowiązek opublikowania prospektu. Jednocześnie PKN Orlen sporządzi i opublikował w dniu 26 września 2022 roku dokument dla celów wyłączenia regulowany przepisami rozporządzenia 2021/528 dostępny na stronie internetowej PKN. Akcje połączeniowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku PKN Orlen począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie akcji połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy PGNiG. To jest od dnia 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że akcje połączeniowe mogą uczestniczyć w dywidendzie ustalonej zgodnie z artykułem 348 Kodeksu Spółek Handlowych na podstawie sprawozdania finansowego PKN Orlen za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku. Nie jest przewidziane przyznanie żadnych dodatkowych praw akcjonariuszom PGNiG oraz osobom szczególnie uprawnionym w PGNiG. W toku uzgadniania planu połączenia łączące się spółki wzięły jednak pod uwagę w myśl artykułu 511 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych konieczność uwzględnienia już istniejących w spółce przejmowanej, to jest PGNiG S.A., uprawnień szczególnych przysługujących organom Skarbu Państwa, będącego zarówno akcjonariuszem spółki przejmującej, jak i spółki przejmowanej.
Projekt zmian statutu spółki przejmującej, stanowiący załącznik numer 3 do planu połączenia, zawiera m.in. zmiany mające na celu rozszerzenie przedmiotu działalności spółki przejmującej o te dziedziny, które zawarte są w statucie spółki przejmowanej, a nie obecne w statucie spółki przejmującej, oraz zmiany, które transponują z modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki połączonego podmiotu, w szczególności postanowienia paragrafu 33 ust. 3 punkty 10-15 oraz paragrafu 56 ust. 5 i 6 statutu spółki przejmowanej do statutu spółki przejmującej. Skutki połączenia. Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa PGNiG na PKN Orlen będzie miało miejsce z dniem połączenia, to jest z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN Orlen. Z dniem połączenia PKN Orlen wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki PGNiG w ramach tzw. sukcesji uniwersalnej. W szczególności zgodnie z artykułem 494, paragraf 4, paragraf 2, przepraszam, oraz paragraf 5 kodeksu spółek handlowych na PKN Orlen przejdą z dniem połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi udzielone PGNiG, chyba że ustawa lub decyzja o ustaleniu, o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Zgodnie z artykułem... Zwróćcie uwagę! Wszystkie koncesje wydobywcze przechodzą na własność PKN Orlen. Tu jest pies pogrzebany. To jest ten moment. PKN Orlen przejmie 75% własności państwa. O to chodzi. To jest ten moment. Krajowego Rejestru Sądowego, który nastąpi nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego PKN Orlen i wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Połączona spółka będzie prowadziła działalność pod firmą Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna. Punkt drugi. Istotne elementy sprawozdania PGNiG S.A. opracowanego dla potrzeb połączenia. Sprawozdanie zarządu PGNiG zostało sporządzone na podstawie artykułu 501 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z przeprowadzaniem połączenia. Sprawozdanie zostało udostępnione na stronie internetowej PGNiG S.A. w miejscu przeznaczonym na komunikację z akcjonariuszami. Sprawozdanie zarządu opisuje prawne i proceduralne ramy połączenia, które zostało omówione przy okazji prezentacji planu połączenia. Parę wymiany akcji. Podstawy prawne połączenia, sposób jego przeprowadzenia oraz przyjęte parytet wymiany zostały omówione przed momentem. Do ustalenia parytetu wymiany akcji zastosowano różne powszechnie akceptowalne metody wyceny. Na potrzeby wyceny założono, że połączona grupa PKN Orlen wraz z grupą LOTOS jest sumą obu spółek, a zatem potencjalne przyszłe synergie towarzyszące połączeniu przewyższają koszty związane z realizacją środków zaradniczych. Zgodnie z informacją zawartą w planie połączenia PKN Orlen i grupy LOTOS. Założono również, że środki zaradcze zostaną wdrożone zgodnie z planem i z ustaleniami z Komisją Europejską. Analiza wyceny obejmowała m.in. rynkowe metody wyceny, wycenę opartą na mnożnikach rynkowych oraz wycenę opartą na metodzie sumy części, historyczne notowanie akcji wyłączących się spółek, w tym ceny średnie ważone wolumenem oraz ceny docelowe oszacowane przez niezależnych analityków rynkowych, którzy konsekwentnie pokrywają oba podmioty. Zarządy ustaliły parytet wymiany akcji w toku negocjacji po zapoznaniu się z wynikami wycen każdej łączącej się ze spółką. Uzasadnienie ekonomiczne połączenia. W zakresie uzasadnienia ekonomicznego połączenia należy wskazać, że połączony koncern utworzony z aktywów PKN Orlen, Grupy LOTOS, Energa oraz PGNiG będzie największą spółką Europy Środkowo-Wschodniej, zdolną do stawienia czołu wyzwaniom transformacji energetycznej i realizacji najbardziej ambitnych inwestycji. Integracja czterech grup kapitałowych umożliwi realizację ambitnych inwestycji w energetykę nisko- i zeroemisyjną, szersze działania w zakresie badań i rozwoju oraz ekspansję innowacyjnych sektorów gospodarki,
przykładowo w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań z zakresu energetyki. Integracja aktywów PKN Orlen i PGNiG zwiększy wpływ grupy kapitałowej połączonego podmiotu na sektor, m.in. poprzez lepszą koordynację działań mających na celu dekarbonizację polskiej gospodarki do 2050 roku. W tym kontekście celem strategii koncernu multienergetycznego będzie rozwój segmentu gazu ziemnego, kluczowego surowca dla segmentu petrochemicznego oraz segmentu energetycznego. Połączenie pozwoli na osiągnięcie skali działalności i stabilności finansowej, które zwiększa odporność na zachodzące zmiany rynkowe oraz pozwoli na skupienie się na rozwoju w najbardziej innowacyjnych obszarach przy wykorzystaniu połączonych kompetencji PKN Orlen oraz PGNiG. Fuzja będzie prowadzić także do dalszej dywersyfikacji działalności, poprawi pozycję negocjacyjną połączonego koncernu i zapewni utrzymanie konkurencyjności w Unii. W konsekwencji planowane połączenie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także regionu, które jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Dodatkowo połączenie będzie skutkowało realizacją szeregu synergii dotyczących obszaru zarządzania, poszukiwania i wydobycia węglowodorów, obrotu, wytwarzania, dystrybucji oraz magazynowania źródeł energetycznych. Ludzie, Polacy, padło tam bardzo ważne słowo – dekarbonizacja. Dekarbonizacja. Wolałbym usłyszeć likwidacja węgla, bo wtedy nie tylko my zrozumiemy, o co chodzi, ale zrozumieją to wszyscy. Dekarbonizacja to jest podcięcie jednej z trzech nóg fundamentu, na których stoi nasza ojczyzna. Dekarbonizacja leży w interesie naszych wrogów. Likwidacja kopalń, likwidacja wydobycia węgla to nie jest polski interes narodowy. To jest nasza śmierć, to jest nasze ubóstwo, to jest nasza nędza, to jest koniec naszej niepodległości. Nie łudźcie się, że jest inaczej. Panowie w białych kołnierzykach, w krawatach dzisiaj przechodzą do historii. Jakoś im nie zazdroszczę. Łatwo im z pyska lecą te słowa, mogę je przyrównać do takiej przedwojennej piosenki, która brzmiała i krzyk nad ludu mrowie, że krew i śmierć to zdrowie. Ten pan mówiący o dekarbonizacji, to jest dla mnie człowiek zadaniowy. On jeszcze wiele innych rzeczy pewnie będzie w stanie mógł powiedzieć, które mają nas uśpić, uspokoić, zaczarować, zahipnotyzować. No dobra, ciężko się tego słucha, ale dobrze, że to jest. Co raz zostało w internet wrzucone, już z tego internetu wyjść nie będzie mogło. To chyba na tym kończymy tą relację. Jako spółki przejmowanej na akcję PKN Orlen jako spółki przejmującej, w tym nie wystąpiły nadzwyczajne zmiany w aktywach i pasywach PGNiG spowodowane czynnikami niezwiązanymi z bieżącą działalnością operacyjną PGNiG. Ponadto wskazuje, że zarząd PGNiG otrzymał w dniu dzisiejszym informację od zarządu PKN Orlen zgodnie z którą, uwzględniając aktualnie dostępne zarządowi PKN Orlen zmiany finansowe dotyczące tej spółki. No to. Na razie.